Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj chips and fish, to znaczy się ryba w cieście z frytkami. Wszystko musi być pyszne, chrupiące, delikatne, aromatyczne. Do tego zrobię szybki sos na bazie jogurtu greckiego i czosnku. Do tego trochę koperku cytryny i to wszystko. Dobra, zaczynamy od przyprawienia ryby, bo ryba musi sobie chwileczkę postać. Zobaczcie, mam tutaj taki piękny kawałek polędwicy z dorsza. Ja ją tylko przekroję na pół. Nie chcę robić małych kawałków. Rybę tylko posolę. I odstawiam na bok. Teraz zajmiemy się frytkami. W wodzie z lodem mam już pokrojone frytki. Zobaczcie, to są oczywiście surowe frytki. Takiej grubości pokroiłem nożem, tak jak mi się udało. Oczywiście frytki musimy najpierw odcedzić i delikatnie obsuszyć. One muszą się delikatnie podgotować. Można byłoby to zrobić w garnku z wodą, ale po co brudzić tyle naczyń? Gotowe. I teraz zaczynamy smażenie. Jak widzicie, nie słychać nic, tylko delikatnie bąbelki idą, ponieważ te frytki, one się tam po prostu gotują w tej chwili. Zrobimy ciasto. Do miski wsypuję 300 g mąki pszennej. Oczywiście ją przesiewam. Ciasto będzie wtedy bardziej pulchne. Do ciasta użyję piwa. Piwo lejemy pomału do uzyskania jednolitej masy i odpowiedniej konsystencji oczywiście. Gotowe. Teraz wsypuję łyżeczkę proszku do pieczenia. Szczyptę soli. Jak widzicie, nie sypię tutaj pieprzu, bo ciasto byłoby po prostu brzydkie. Pieprz dosypię tutaj do suchej mąki. Ciasto jest gotowe. Teraz dobrze byłoby ciasto schłodzić w lodówce. Jakieś 15-20 minut. Chodzi o to, że jak ciasto będzie bardzo zimne, ryba będzie zimna, to wkładając do bardzo wysokiej temperatury oleju, to wszystko nam zacznie, wiecie, tak fajnie strzelać, wybuchać w środku i to będzie takie bardzo chrupiące ciasto wtedy. Ciasto nam się chłodzi. Frytki mogę podnieść do góry, żeby się już nie dalej nie smażyły, nie gotowały. Podnoszę teraz temperaturę do 180 stopni i czekam. W tym czasie zrobię sos czosnkowy na bazie jogurtu greckiego. Tutaj mam w miseczce. I teraz tak, posiekam dwa ząbki czosnku. Gotowe. Teraz wycisnę sok z połowy cytryny, ale cytrynę musimy dobrze rozmasować, tak żeby puściła soki. Łyżeczkę cukru, bo wiadomo, jeżeli dajemy cytrynę, musimy zrównoważyć smaki. Do tego troszkę soli i czarnego pieprzu. Posiekam trochę kopru. I sos zrobiony. Teraz zanurzam
ponownie frytki, już w większej temperaturze. Wyjmę rybę i ciasto. Frytki usmażone, więc je teraz wyjmę. Kosz mi nie będzie potrzebny. Wyłożę go na razie na półmisek wyłożony ręcznikiem kuchennym, żeby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. I teraz tak. Muszę przyprawić trochę mąk pieprzem i troszeczkę soli. Obtaczamy rybę w mące, w cieście i kładziemy na olej. Dokładnie obtaczamy mąką rybę i lekko przyklepujemy. Wtedy być może panierka nam nie odskoczy od ryby. Kolejno. Myślę, że dwie ryby na raz wystarczą. Wtedy olej bardzo szybko nam nie ostygnie. Temperatura oleju do ryby jest 175 stopni. Zobaczcie, jak ryba obłędnie wygląda. Jest pięknie złocisto-brązowa. I co i przede wszystkim chrupiąca. I wyjmujemy na papierowy ręcznik, na kuchenny ręcznik. I wszystko gotowe, więc nakładamy. Najpierw frytki. Są takie dwie porcje fajne. Oczywiście ryb mam więcej, bo później sobie zjem na zimno. Też uwielbiam. Jedną i drugą. Posypię troszeczkę solą. Jeszcze sos. Sos dam do środka. Jak widzicie, to jest taki specjalny papier street foodowy do zawijania właśnie takiej żywności. Czyż to nie wygląda pięknie i chrupiąco? Oj tak. Spróbujemy fryteczkę. No i pokażę wam rybę, jak wygląda w środku. Zobaczcie, jest delikatnusieńka. Ciasto chrupiące, prawda? Po prostu to jest mega. Po prostu obłęd. Ryba jest soczysta w środku, chrupiąca z zewnątrz. Po prostu coś fantastycznego. Tak prosto, tak szybko, a jak smacznie. Ciasto chrupie obłędnie. Po prostu cała gama smaków, które się tutaj jednym przez drugiego prześciga, żeby mi dogodzić w moim podniebieniu. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego. Z sosikiem smakuje. Rewelacyjnie. No i oczywiście do tego obowiązkowo piwo.
Teraz to jest pełna potrawa, bo bez piwa to tak trochę coś tam brakuje, ale z piwem to jest po prostu mega.